Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak wymienić żarówkę pozycyjną z prawej strony w Suzuki Liana. Tutaj powinien być filtr powietrza. Każdy powinien dać sobie radę, żeby go wykręcić. A gdyby Wam się nawet bez ściągania filtra udało dojść do tej żarówki ręką, bo da się tak bez ściągania filtra, to jak tu złapiecie za to, tutaj ten biały element, żarówka pozycyjna, to jak złapiecie, to musicie przekręcić w kierunku środka samochodu. Czyli jakby, o, przekręcamy, słychać było trzask, no i mamy dostęp do żarówki pozycyjnej. Teraz, żeby ją założyć, jak już wymienicie ją, to wkładamy w soket odpowiednio i przekręcamy w stronę zewnętrzną. Także w tę stronę przekręcamy, jeżeli chcemy wykręcić, a w tę stronę, jeżeli chcemy dokręcić. Filtr powietrza jest na dwóch śrubach. Tu jest jedna śruba dziesiątka. O, przepraszam, odwrotnie ma. Tu jest jedna śruba dziesiątka, tu jest druga śruba dziesiątka. Wkręcamy. Odpinamy wcześniej ten czujnik przepływu powietrza. Zakładamy tę obudowę na filtr i to wszystko. Nie jest może to zbyt szczegółowe, ale filmik jest krótki. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Pozdrowienia, cześć i zachęcam do oglądania innych moich filmów.